pierwszy kontakt z poezją, wczesne przedszkole. Spotykaliśmy się na placu zabaw. Grałem z butelka. Bo butel dostałem na komunię. A z tego czasu starałem się uzyskać wysokie wyniki w rankingach gier komputerowych. Przesłuchałem swoje pierwsze stwory do czasopisma Gambler. Każdego młodego poety, młodego poety, dowiedzcie się, czym żyją ludzie, co mają w swoich sercach, umysłach, zanim przystąpicie do tworzenia, powinniście połączyć się z całą ludzkością. Jedynie w ten sposób zostaniecie w twórczości, nawiążecie do tego, na ten samym mitologiczny aspekt tego drzewa, w którym mówicie, do drzewa, które tworzycie sami, z rodziną, z przyjaciółmi, ono nabierze tego wymazu introszubiek z niego. Jako socjolog, co z zawodu, bardzo często zwracam na ten aspekt, kiedy spotykam się z ludźmi. Pierwsze, o co ich pytam, to pytam ich, jakie czytacie wiersze, jakie periodyki literackie czytacie. Czy często publikujecie wiersze w portalach literackich? Muszę zainteresować z ważnych wymiarów tego, by być twórcą literackim. Dla mnie najważniejsze. Internet daje nam możliwości komunikowania się z innymi ludźmi. Przez www, e-mail, Twitter, galu, Głośok. Dzięki metodom takim jak właśnie te, wysłałem nasza poezja i nie kończy w szufladzie, nie kończy na twardym dysku, a nie kończy na forach internetowych, na czasach, kończy, nawet nie kończy, to znaczyło, że zaczyna dopiero istnieć, kiedy wysyłamy ją przez Twittera, przez IR, przez forum na Gazecie Wyborczej. Dzięki temu, co to robimy, stałem się jedną tą naszą własnością, zawsze na to zwracam uwagę, to stałem się własnością całej ludzkości, bo internet jest mędrny, która łączy ludzkość.